pora na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. Oto najważniejsze tematy, o których będziemy dziś mówić. Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Płocka. Controlling Day w Grupie Orlen. Rajd rowerowy dla pracowników Anwilu. PKN Orlen wdroży program, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób. W realizację prozdrowotnego projektu zaangażują się Warszawskie Centrum Onkologii, Instytut imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Groźlicy i Chorób Płuc, które podpisały z PKN Orlen list intencyjny. Głównym celem działań edukacyjno-społecznych będzie poprawa stanu wiedzy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w zakresie przyczyn i objawów chorób w obrębie układu oddechowego. Będzie to możliwe dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Wpisuje się ona także w strategię narodową, nad którą pracuje w tej chwili ministerstwo i towarzystwa naukowe, mianowicie nad utworzeniem Narodowej Strategii Zwalczania Chorób Nowotworowych. I tu mamy szansę dokonać takiego pilotażu i sprawdzenia skuteczności tej strategii. To jest nasz obowiązek i wręcz nasza powinność zacząć od Płocka. Tam jest nasza główna firma. Tam są zakłady refineryjne, petrochemiczne. Tam mamy również spółki zależne i wychodzimy naprzeciw tak naprawdę potrzebom tamtejszej społeczności i miasta Płocka i powiatu płockiego. Dodatkowo program zakłada szereg działań motywacyjnych zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz do regularnej kontroli stanu zdrowia. Ten projekt ma nie tylko mieć walory prewencyjne z punktu widzenia przeprowadzenia badań wśród pracowników czy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. On ma również wyjść z edukacją, on ma wyjść z pewnym kształtowaniem postaw. Kiedy połączymy nasze siły, również przy pomocy przede wszystkim tutaj Orlenu, ogromnego pracodawcy, wielkiego pracodawcy na tym rynku, łącząc wszystkie te siły, uda nam się ten projekt zrealizować. Jest to projekt dla mieszkańców, dla pracowników, dla mieszkańców, od tych najmłodszych po tych najstarszy. Program będzie realizowany w ramach czterech podstawowych obszarów: raportowania o stanie zdrowia, działania z zakresu prewencji, stworzenia szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia oraz stałego monitorowania. Projekt uzyskał honorowy patronat ministra zdrowia. W Domu Technika odbył się kongres kontrolera grupy kapitałowej Orlen. Pracownicy tego obszaru spotkali się, by porozmawiać o nowych pomysłach i rozwiązaniach, które można wykorzystać w codziennej pracy. Kongres kontrolera grupy kapitałowej Orlen odbył się w Domu Technika w Płocku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 24 spółek z grupy Orlen. Orlen Controlling Day to pierwsze spotkanie historyczne obszaru kontrolingu biznesowego w ramach spółek i w ramach całego koncernu. Zaprosiliśmy do spotkania zarówno spółki polskie, jak i spółki zagraniczne. Chcielibyśmy się z naszymi spółkami, z naszymi pracownikami wymienić doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, metodologią. Chcielibyśmy, żeby spółki uczyły się od nas dobrych praktyk, ale również chcielibyśmy od tych spółek zbierać jak najwięcej informacji i wiedzy, inicjatyw dla nas. Podczas spotkania odbyły się warsztaty tematyczne w grupach, w trakcie których kontrolerzy z poszczególnych spółek dyskutowali nad możliwościami efektywniejszego zarządzania kosztami ogólnymi oraz poszukiwaniem możliwości rozwoju w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Rozmowy pozwoliły na wymianę doświadczeń z perspektywy całej grupy kapitałowej. Anwilówka 2019 to hasło świetnie kojarzą pracownicy włocławskiej spółki z naszej grupy, a szczególnie ci pracownicy Anwilu, którzy lubią spędzać czas wraz z rodzinami na wycieczkach rowerowych. Ponad 70 uczestników i 36 przejechanych kilometrów, doskonałe humory i niezła pogoda to bilans trzeciego rodzinnego rajdu rowerowego Anwilówka na dwóch kółkach. Tym razem miłośnicy wycieczek rowerowych mieli do pokonania trasę wiodącą głównie leśnymi szlakami do Smulnika i z powrotem. Z myślą o mniej zaprawionych w rowerowych wycieczkach organizatorzy przewidzieli kilka krótkich przerw na doładowanie energii. Jedna z nich wypadła w Mursku, tuż przy XIX-wiecznym cmentarzu mennonickim. O tej nieczynnej od czasów II wojny światowej nekropolii ewangelicko-augsburskiej opowiadał zainteresowanym cyklistom Paweł Grabeczewski z Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Kolarskiego. Po osiągnięciu celu podróży był czas na dłuższy odpoczynek, a najmłodsi mogli spędzić dodatkowo czas na grach i zabawach. Sobotni wypad za miasto wszyscy uznali za udany, a kolejna rowerowa przygoda w Anwilu już za rok.
Na terenie Anwilu odbyła się druga edycja konkursu dla operatorów wózków widłowych ze spółki Orlen Serwis. 18 pracowników rywalizowało o tytuł mistrz operowania wózkiem widłowym 2019. Zmagania odbyły się w pakowni PCW. Zadanie konkursowe polegało na przejechaniu przez tor z przeszkodami w jak najszybszym czasie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pracownicy mieli do wykonania kilka zadań, między innymi w tym tak niestandardowe, jak na przykład przewiezienie ładunków w postaci kół i umiejscowienie ich w wąskich rynnach, czy wykonanie slalomu między przeszkodami z ładunkiem przypominającym talerz, na którym umieszczono piłkę tenisową. Ciekawym zadaniem wzbudzającym wiele emocji było wrzucenie piłki, która znajdowała się na podniesionej palecie wózka widłowego do kosza, czy też ustawienie palety na pachołkach. Najlepszym na torze okazał się Dariusz Niewiadomski z Wydziału Logistyki. Nagrody wręczył Tomasz Dobrowolski, członek zarządu do spraw techniki w Orlen Serwisie. Teraz z kamerą odwiedzimy naszych czeskich kolegów. Spolana, spółka z grupy kapitałowej Unipetrolu, była gospodarzem konkursu Wyzwanie dla chemika. Konkurs skierowany był do uczniów okolicznych szkół, a jego tematyka nierozerwalnie związana z działalnością czeskiej spółki. Finaliści konkursu spotkali się w Neratowicach. Konkurs, poza walorami edukacyjnymi, ma też zainteresować młodzież kończącą szkołę podstawową szeroko pojętą chemią i ukierunkować w procesie dalszej edukacji. Chemia jest bardzo ważna, zajímavá, zábavná a może nasze studenty hodně bawić. Rádi bychom im ukázali, że chemia není jenom ošklivá a nebezpečná, jak se mezi lidmi myslí, ale že chemia je krásná, zajímavá a že doufáme, že je proto natchneme. Poza zajęciami w laboratorium uczestnicy mieli okazję doświadczyć emocji na terenie zakładowej straży pożarnej, gdzie rywalizowali w gaszeniu pożaru na czas. Soutěžící hledali nebezpieczną látku, w tym przypadku czpavek, neboli amoniak. Používali k tomu trzy metody: elektrochemické čidlo, detekční trubičky a pH papírky. Finał konkursu wygrał zespół ze szkoły w Neratowicach. Zwycięska drużyna dostała tablety i inne nagrody rzeczowe, a ich szkoła otrzymała czek na sprzęt laboratoryjny o wartości 10 tysięcy czeskich koron. Już 24 i 25 sierpnia wielkie święto dla fanów motoryzacji w najróżniejszych odsłonach. Mowa oczywiście o Verva Street Racing, imprezie, która w tym roku odbędzie się w Gdyni. Pośród wielu atrakcji zapraszamy na pit party, zwłaszcza, że jest szansa, abyście pokazali się tam wszystkim odwiedzającym wraz ze swoimi samochodami. Jak to możliwe? Jeśli uważasz, że twoje auto jest wyjątkowe, bo unikalne, to ta propozycja jest dla ciebie. Wszystkich pracowników PKN Orlen, posiadaczy wyjątkowego samochodu, klasyka oldtimera lub youngtimera albo unikalnego sportowego auta, zapraszamy do pokazania go na pit party podczas Verva Street Racing w Gdyni. Zdjęcia oraz opis auta, marka, rocznik, informacje jak długo jesteś właścicielem, czy też krótka historia pojazdu, ciekawostki, opowieści, o których mógłbyś opowiedzieć odwiedzającym, należy przesłać do 2 sierpnia tego roku na adres michał.krawczyk@orlen.pl. Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej okazji pochwalenia się swoim samochodem podczas największego motoryzacyjnego show w kraju. Na koniec mamy zaproszenie do wyjątkowego projektu. Z okazji jubileuszu 60-lecia zakładu produkcyjnego w Płocku chcemy wydać jedyną i niepowtarzalną książkę wypełnioną wspomnieniami i opowiadaniami ludzi, którzy tworzyli i tworzą naszą firmę. I kto wie, może właśnie teraz oglądając nasz program przypomina ci się historia, dzięki której będziesz jednym z bohaterów tej książki. Zapraszamy do współpracy. Szukamy osób, które mają wiedzę o początkach zakładu produkcyjnego, których rodzice lub dziadkowie tworzyli firmę. Ale serdecznie zapraszamy też pracowników, którzy wciąż jeszcze pracują. Jeżeli masz do opowiedzenia ciekawą historię, którą chciałbyś przekazać kolejnym pokoleniom, twoje wspomnienia są świetnym świadectwem historii zakładu produkcyjnego, pamiętasz rzeczy, których nikt nigdzie nie odnotował, zachęcamy. Zgłoś się do nas. Wywiad przeprowadzi profesjonalny dziennikarz, który umówi się z tobą na spotkanie. Jeżeli znasz osoby, które powinny wziąć udział w tym projekcie, także daj nam znać. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na skrzynkę mailową intranet@orlen.pl. W zgłoszeniu prosimy o napisanie kilku zdań na temat historii, opowieści, którą chcesz się podzielić. W tytule maila prosimy napisać książka. Wszystkie osoby, które wezmą udział w projekcie, oprócz niezwykłej przygody, otrzymają upominki firmowe. To wydanie Studia Grupy Orlen dobiegło końca. Kolejny program już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.